Kiedy zapytałem księdza Piotra Hoffmana, o czym mam dziś mówić, powiedział rzeczywiście, powiedz coś o sportowcach. Na pierwszy rzut oka sport i miłosierdzie Boże to dwa tematy jakby z różnych galaktyk. Ale nie do końca. Każdy, kto choć trochę interesuje się sportem, zna Kubę Błaszczykowskiego. Zna jego przywiązanie do wiary, jego uczestnictwo w kampanii Nie wstydzę się Jezusa. Każdy zna także jego dzieła charytatywne. To, że bardzo chętnie pomaga drugiemu człowiekowi. Że niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Takich przykładów jest więcej. Robert Lewandowski, Agnieszka Radwańska, Piotr Zieliński, który sam wykupił i wyremontował dwa domy pod działalność rodzinnych domów dziecka. A także Mariusz Wlazły, Sławomir Szmal, czy ostatnio Hugo Gaspar, siatkarz portugalski, który zawiesił swoją sportową karierę po to, by na nowo stać się lekarzem, by powrócić do zawodu, by pomagać tym, którzy zachorowali na koronawirusa. Każdy z nich pomaga tak, jak potrafi. Każdy z nich czyni dzieła miłosierdzia. W drugim rozdziale listu świętego Jakuba czytamy: jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najdźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Moi kochani, wiara w zmartwychwstałego Chrystusa zobowiązuje nas do czynów miłosierdzia wobec naszych bliźnich. Nie tak dawno ksiądz biskup apelował do nas, że nasza diecezjalna Caritas poszukuje wolontariuszy, którzy będą nieśli pomoc najbardziej potrzebującym w tym trudnym czasie, którzy będą nieśli pomoc osobom starszym, chorym, samotnym. Chcielibyśmy odpowiedzieć na to wezwanie. Chcielibyśmy stać się apostołami miłosierdzia wobec tych potrzebujących. Nie tylko na czas trwania pandemii, ale także wtedy, kiedy wszystko wróci już do normy. Chcielibyśmy włączyć się w działalność szkolnych, parafialnych kół Caritas. Wśród sportowców modne są zadania, do których się wzajemnie nominują. Dziwne zadania. Ja też chciałem wam dzisiaj wyznaczyć zadanie, do którego chciałem was wszystkich nominować. Po pierwsze, chciałem, abyście znaleźli w katechizmie Kościoła katolickiego, czy też na stronach internetowych, albo abyście sobie przypomnieli z czasów katechezy uczynki miłosierdzia wobec ciała i wobec duszy. I żebyście każdego dnia starali się je wypełniać wobec bliźnich. Księdza Roberta Samsela nominuję do tego, aby jutro powiedział do was słowo. A księdza biskupa proszę o błogosławieństwo. Chciałbym też być nominowany do tego. Nie wiem, czy byłem godny. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.